Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Akurat na naszych aukcjach trwa teraz wyprzedaż gołębi z hodowli spółki Ryszarda Żółkiewicza i Jerzego Kostorza. Widzimy księdza Jerzego, już ostatnio mówił sam, że się źle czuje. Tak widzieliśmy na pierwszym, ale teraz już kuracja, którą odbywa, już mu widzę kolory na twarzy powróciły, wszystko to nie dlatego, że tam może nadużywa pewnych środków, ale po prostu się już dużo lepiej czuje, ale przy okazji, jak już pokazywaliśmy ostatnio gołębie i te gołębie mamy na aukcjach, możemy się z rodowodami zapoznać. Też warto przypomnieć o tym, jak tutaj ksiądz Jerzy lotuje, bo zobaczmy, mamy tu na pierwszym planie właśnie produkty firmy Prima. Tam w garażu jeszcze było dużo karmy, widziałem też Prima, te granatowe worki, ale może o tych produktach i o tym, co jeszcze stosuje w swojej hodowli, to powie nam ksiądz Jerzy, proszę bardzo. No czasem tak w życiu jest, że trzeba zrobić krok do tyłu, żeby potem w przyszłości zrobić dwa do przodu. I tak jest w tej chwili w naszej hodowli, bo dzieje się aukcja, nie totalna wyprzedaż, ale wyprzedaż większości stada, prawie wszystkie gołębie rozpłodowe, przelotowane młode, które zajęły i mistrzostwo oddziału w Zawadzkim i trzecie miejsce takie szybkościowe w Toszku. Natomiast nawet jeżeli robimy krok do tyłu i myślimy o przyszłości, to pewne rzeczy uważam, że są niezmienne w hodowaniu, w suplementacji czy w karmieniu gołębi. O tym chcę powiedzieć, bo to jest, myślę, znane i powszechne, że ja od wielu lat swoją hodowlę, gdy chodzi o karmienie i suplementację, przede wszystkim w 99%, bo czasem coś się takiego naturalnego stosuje, jakieś warzywa i tak dalej, kupowane od takich dostawców pewnych. Praktycznie to te suplementy i karmę stosuję od wielu już lat z firmy Prima. Ja nie ukrywam, że przez kilka lat próbowałem różnych produktów, próbowałem z różnych firm, czy to zagranicznych, ale kiedy zacząłem wykorzystywać i karmy, i produkty z firmy Prima, to zauważyłem, że nie dość, że nie ma różnicy w porównaniu z tymi zagranicznymi środkami, karmami, to efekty były jeszcze lepsze. Zresztą wiadomo też o tym, że specjalizujemy się w lotach gołębi młodych i tu nigdy niczego innego w tych lotach nie wprowadzałem. Zawsze trzymałem się tej karmy i tych produktów. I o tym chcę powiedzieć. Zresztą nie jest to też tajemnicą, że jest wiele takich hodowli w Polsce, którym staram się pomagać, którym też ustawiam pewien program. Ja przepraszam ci tę przerwę, bo tam te właśnie powiedzmy od razu, że ten nepotyzm, bo to same nazwisko Iwona Kostosz i Bogdan Kostosz, to są twoja rodzina, kuzyn i szwagierka, tak? Tak, można powiedzieć. I oni są teraz w tym roku w regionie tam śląskim, tak? Mistrzami. Tak jest, w regionie trzecim. To jest właśnie to osoby między innymi, którymi pomagasz. Tak, to jest taki dobry przykład, bo Bogdan, mój kuzyn, no, posłuchał mnie tak w 100% w tym roku i rzeczywiście miał też część ode mnie gołębi młodych, kilkanaście. Także to wszystko zaowocowało. Zresztą pewnie sam też o tym powie, jak będzie okazja. Właśnie się do niego wybieramy, żeby też pokazać hodowlę jego. I karmię, no, opierał się w 100%. I tak jak już Krzysiu powiedział, jest mistrzem regionu, jest mistrzem okręgu, co jest logiczne. Także zrobił fantastyczne wyniki, to dwiema drużynami. Też ma oryginalnego gołębia ode mnie w drugim oddziale Katowice 2, gdzie zaczął lotować, który był pierwszy, drugi. To też pokazuje, że to wszystko jakoś współgra, karmienie, suplementacja. I gołębie, i też cieszę się z takiego jego wyniku, bo tak jak powiedziałem, z radością podpowiadałem mu pewne rzeczy. Zresztą takich hodowli jest naprawdę wiele. Po sąsiedzku, Patryk Wróbel jeszcze. No, jest oczywiście Michał. Patryk Wróbel, jest chcę też wspomnieć pan Kaliszczak, hodowca w Tomaszowie Mazowieckim, który od kilku lat też bazuje na tych produktach, bazuje na firmie Prima, no i zajmuje czołowe miejsca, wygrywa oddział, jest bardzo wysoko w okręgu co roku, także to też pokazuje, czy ksiądz Mariusz Janik. Mógłbym tu wiele oczywiście takich hodowli wymieniać i cieszę się bardzo, szczególnie wtedy, kiedy hodowcy, którzy zaczynają dopiero lotować, pytają mnie o różne porady, młodzi, nastoletni hodowcy, cieszę się, że te wyniki u nich się polepszają, także
tak to wygląda. No, nie jest też tajemnicą, bo to jest, myślę, uznana firma Prima, że mamy duży wybór karm, mamy też na początek tygodnia i dietę lekkostrawną, mamy zontę bardzo dobrą, mamy omegę i energetyczne karmy, takie jak ultra wdowce czy bomba wdowce. Adekwatnie są te karmy dobierane też odpowiednio do gołębi młodych. Ja zawsze wszystkim hodowcom powtarzam, że dla mnie osobiście te karmy mają jedną wadę. One są za mocne i trzeba je czasem rozcieńczyć, bo mamy dużo lotów niestety z wiatrem, kiedy muszą być trochę lżej te gołębie przygotowane. Jakość tych ziaren też jest niepodważalna, ponieważ pan Głazik stara się sprowadzać ziarna czy to z Włoch, czy to z Węgier, tam gdzie rzeczywiście ta jakość jest bardzo dobra, odpowiednio dobiera te ziarna. Podobnie jest z produktami, to są często jego wymysły, w sensie takim tych produktów skomponowane po prostu, a potem odpowiednio laboratoryjnie jest to dobierane. Mamy teraz tylko taki trochę problem właśnie, bo ksiądz Jerzy używa nazwy karma, natomiast Andrzej Głazik, gdybyśmy z nim film nagrywali, to Andrzej już nie może powiedzieć chyba karma, tylko musi mieszanka paszowa dla gołębi, jakoś tam po prostu to jest ten. Natomiast my jako nie producenci, tylko zwykli użytkownicy tego, odbiorcy, my sobie możemy właśnie takich nazw używać, że karma, jakieś preparaty, środki. No my badań żadnych nie przeprowadzamy, tylko empirycznie testujemy, jak to się dla naszych gołębi nadaje i jak one po tym latają. Natomiast producenci od pewnego czasu mają takie jakby utrudnienia robione z różnych powodów, głównie to są administracyjne, ale no my sobie na to możemy to nazewnictwo pozwolić, co już od razu uczulam wszystkich. No i kończę, chcę powiedzieć, że zawsze problem jest z czasem, ale naprawdę jest wielu hodowców, którzy do mnie piszą, dzwonią, pytają, co jak podawać. Jestem do dyspozycji w miarę oczywiście czasu, jeżeli ktoś zadzwoni, jeżeli ktoś potrzebuje takiej porady. Oczywiście przypuszczam, że o wiele więcej może powiedzieć sam pan Andrzej Głazik na ten temat, on też udziela takich porad, ale ja służę pomocą, jeżeli ktoś chciałby usłyszeć, jak ja to robię. Ja nie mówię, że to przyniesie od razu 100% efekt, ale jeżeli już komuś pomagam i podpowiadam, to staram się to robić tak, jak stosujemy to w naszej hodowli. Nie tylko chodzi o loty, bo chcę powiedzieć, że ta suplementacja, czy też Quikor, probiog 1, czosnek, czy też siara pierzenie, czy różnego rodzaju wiele elektrolity jest bardzo dobre. Elektrolity, to wszystko służy naszym gołębiom w ciągu całego roku. I to jest bardzo ważne. Wiadomo, że sezon przygotowania gołębi do następnego sezonu zaczyna się zaraz po pierwszym locie, po ostatnim locie poprzedniego sezonu, już wtedy, żeby się gołębie dobrze pierzyły, dobrze były przygotowane, musimy odpowiednie środki podawać, tak żeby to przebiegało bardzo dobrze. Ja tylko powiem ze swej strony, jak już ksiądz Jerzy się pozbędzie w większości gołębi, będzie miał więcej czasu, to się postaramy odwiedzić w takim odpowiednim, nawet w zimowej porze i wtedy więcej informacji wyciągniemy, taki dokładny plan, zwrócimy uwagę, może nie będziemy mówić poniedziałek, piątek tego, tylko powiemy, jak to się ma, tak jak kiedyś z Andrzejem Głazikiem robiliśmy, jak to wykorzystać te produkty i te karmy w takim cyklu związanym z długością lotów i z kondycją gołębi. Także na razie dziękujemy i w zimie na pewno księdza Dziękuję Jerzego. Dobry lot, wszystkiego dobrego. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.